Hej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na 94. odcinek z grą Car Mechanic Simulator 2018. Ale dzisiaj nie będę naprawiał żadnego z tych aut. Co prawda je wyciągnąłem z parkingu. Są te samochody, które mi jeszcze zostały do naprawienia. Mam jeszcze dwa auta, ale one się już dublują, więc one będą tylko po prostu te dublujące. Będę je robił poza odcinkami. Natomiast dzisiaj zrobię sobie misję fabularną. Tak chyba kiedyś zapowiadałem, że coś takiego zrobię, więc zlecenie fabularne Mayan M8. Chciałem poruszyć też jeszcze jedną kwestię. Otóż dostałem fajny komentarz, już się bardzo cieszyłem od Rafała, że w ustawieniach gry są i w opcjach gry jest opcja nierealne rozmiary kół w sklepach i wydawało mi się już, że rozwiązałem mój problem kół, które nie mogłem dopasować do aut modowanych od moderów. No niestety, ale pomimo, że zaznaczyłem tak, to akurat w przypadku Isetty to nie działa. Jest taki rozmiar koła, którego nie można po prostu ustawić. Także nie wiem. Trzeba nad tą opcją jeszcze popracować, bo to nie działa tak, jakbym chciał, żeby działało. A już się cieszyłem. No dobra, przejdźmy do zlecenia fabularnego. Dzień dobry, potrzebuję szybko Twojej pomocy. Słyszałem, że znasz się na rzeczy. Jadąc do pracy usłyszałam trzask. Chwilę później samochód przestał jechać na asfalcie. Zostawiłam ze sobą wielką plamę. Proszę, zrób przegląd mojemu maleństwu i je napraw. Wymień olej, spuść stary oraz blej nowy. Rozumiem, że będziemy się bawić dzisiaj silnikiem. No nie tylko silnikiem. Ale głównie nim. No dobra. W takim razie zaczniemy od spuszczenia oleju. Tam tylko kapło zaledwie. No i spróbuję to wymontować. Wymontować silnik. Dobra, jak widzicie, tutaj jest w ogóle cały blok silnika do wymiany, więc będziemy rozbierać cały silniczek, ale też cały wydech musimy tutaj zakupić. Rura wydechowa. Początkowa V8. Tłumik środkowy i tłumik końcowy V8. To jest wszystko, co potrzebujemy. Dobra, a resztę sobie tam dokończymy później. Najpierw silnik. Proszę bardzo. Silnik już jest. Możemy sobie
to wszystko sprzedać. No i zaczynamy zabawę. Myślę, że musimy i tak cały rozebrać silnik, więc tutaj po prostu wyjmę wszystko. Ponaprawiam co się da. Pokupuję części i wtedy będziemy się bawić. Składanie. Tutaj mamy dużo rzeczy do wymiany. Ale może coś się uda jeszcze odratować. Nie wiem, która to jest misja już fabularna. Tam pamiętam, kiedyś sprawdzałem i tam niewiele ich zostało. Mogłem przebadać w sumie. Części. No ale skoro jest cały blok do wymiany, to i tak wszystko wyjmę, i tak wszystko wyjmę. I chyba filtr paliwa jest ok. Wszystko co ma 75% jest ok. Mamy tu silnik V8. Coś tu nie mogę zrobić, ale rozumiem, że... No właśnie. Przepustnicę musiałem zdemontować. Tytuł się odcinka powinien nazywać Generalny Remont Silnika, ale zastanawiam się, czy nie użyłem już takiego tytułu kiedyś tam. Dobra. Odwróćmy go zatem. Jako, że jak robię renowację tych aut, to zwykle oglądacie... No są wyjątki oczywiście. Ale zwykle oglądacie odcinki, gdzie już składam wszystko. No to teraz niektórzy mają okazję obejrzeć sobie, jak rozkładam za to silnik. Jak mówię, były też odcinki, gdzie robiłem i to, ale znacznie rzadziej. Ja to tylko z kwestii czasu, tak, żeby te odcinki nie trwały godzinę, już i tak niektóre trwały. Tylko po prostu, żeby już było szybciej i krócej, bo oprócz tego, że muszę zdemontować, co zajmuje powiedzmy te 10 minut sam silnik, to jeszcze kupić część, co też zajmuje sporo czasu. No dobra, zobaczmy co tutaj naprawimy. No i tu już jest 75. To jest już wszystko ok.
Ustawię sobie. No niestety, blok silnika muszę kupić. Filtr oleju. Kolektory. Gdzie one są? Dobra. To już mamy. Koło pasowe V8, misko olejowe, napinacz. Pasek klinowy V8 typ A, typ B, pasek rozrządu. Tu jest wszystko ok, pokrywa rozrządu V8, 3 pokrywy stopu, pompa wody V8. To mamy, to mamy, to mamy, to mamy. To też mamy. Dobra, rolka pompy wody, rolka A1, B3 sztuki, 4 sztuki. Cztery świece, nie, 6 świec, 2, 3, 4, 5 tłoków. Ile było 4 świece? O rany. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwa, trzy, sześć. Czyli jeszcze dwie świece i to wszystko. Dobra. I mamy to. Dobra, składamy zatem. Oczywiście będę musiał tutaj pamiętać o tym, żeby dokładnie umieścić te elementy, które są wymagane, czyli te takie dublujące się. Nie powinno być problemów. No okej, dobra, zaczynamy od no właśnie, to jest chyba lipa. Bo ja tutaj nie zrobię tego chyba. A nie, zrobię, dobra. Tłoki mnie interesują. Pokrywa stopy.
Dobra. Tam chyba jeszcze jedna była. Tak. No i teraz mamy... A guzik, nic nie mamy. Nie mamy podpowiedzi. Kolejna rzecz niedopracowana w tej grze. Dobra, trudno. Będziemy musieli to zrobić z pozycji samochodu. Niestety nie mamy podpowiedzi. Jeszcze jeden tłok, ale który? A tutaj, dobra. Tak? Tak. Że te obrysy, kontury są takie trochę mało czytelne dla mnie. Czasami. Spoko. Przepustnica jest spoko. Skrzynia to już później. Listwy wtryskowe też. Dobra, założę na razie rolkę pompy wody. Podniosę samochód. Chcę dokończyć, wiecie, ten całą miskę olejową. Rozumiem, że tam, gdzie są były wymieniane tłoki, tam też pokrywy stopy nie pasują. Tak by to wyglądało. Ejże. Coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu nie gra. Gdzieś popełniłem błąd. Odznaczę tłoki, może będzie mi łatwiej. Spokrywa stopy, jest ok.
Wygląda, że wszystkie pokrywy są ok. No nic. Nie wiem. Może wszystko jest ok. Może mi się tylko tak wydaje, że coś nie gra. Nie będę wlewał na razie oleju. To się obaczy potem. No dobra, opuszczamy zatem, przejdźmy do kolejnego etapu. Jak mi są te rolki śmieszne. Odznaczę pokrywy. To jest tak, rolki B, rolka A, rolka B. I niech świece się zaświecą. Dobra. Jeden, dwa, trzy. Tu wchodzi już normalna. Z cewkami było wszystko w porządku. Przejdźmy tutaj. Pierwsza, druga i czwarta. Dobra. Teraz rolki. Ta rolka, ta rolka i ta rolka. Ta na dole. I ta. Czemu nie mogę? Aha, bo pewnie jeszcze muszę coś założyć. Dobra. Wstępnie widzę, że silnik jest ok. Zostało mi jeszcze 5 elementów, w tym chłodnica. Chłodnica, wentylator, chłodnica B.
Bo obudowa wentylatora. Okej. Świetnie. Została jeszcze jedna część, której nie znaleziono. I zagadka. Która to część? Zacznijmy może od filtra paliwa. Patrz, akumulator siadł. Nie, akumulator jest w porządku. Dobra, zacznę od filtra. Filtra powietrza, potem filtra paliwa. No i zgadłem. Ok, jeszcze raz sprawdzę, żeby nie było jakiejś wpadki. Jest ok. Ta checklista powinna być w momencie, kiedy są wszystkie ptaszki, jakoś zaznaczona też na zielono w tym momencie. Jeżeli byłoby wszystko ok, to powinno się... Ogólnie byłoby fajnie, jakby nie były te tutaj te znaczniki, tylko po prostu było takim zielonym kolorem przesunięte. Ciach, 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 ciach. I tu wtedy, jak mamy wszystkie, to się zapala też na zielono. Wtedy mamy pewność, że wszystko zrobiliśmy zgodnie z planem. Zarobek niewielki, biorąc pod uwagę, że musiałem cały blok silnika wymienić, słuchajcie. Dobra. Trzeba jeszcze wlać olej. Dobra. To będzie wszystko, ale zrobimy sobie jeszcze jakieś fajne zdjęcie, żeby wiecie, to wyglądało, że się tutaj napracowaliśmy porządnie. Robię sobie tylko save'a, bo mi coś ostatnio tryb zdjęciowy szwankował. To jest jakaś głębia ostrości, to wywalamy. Możemy sobie tutaj, wiecie, obniżyć, podwyższyć, oddalić i przekrzywić, jak ktoś chce. A ja chciałem do góry raczej bardziej. Tak. A, powiedzmy. No bo co innego mogę tutaj wymyśleć ze zdjęciem. Dobra, słuchajcie, to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzisiaj taki, wiecie, można powiedzieć organizacyjny odcinek. W kolejnym myślę, że może Rino, Piccolo. No bo cóż innego by mi tutaj przyszło do głowy. A w ogóle to muszę zlecenie zdać. Udało mi się nawet zdobyć skrzynkę, czego dawno nie było. Niestety mapy nie ma, shop. Ale te części się na pewno też przydadzą, bo chciałbym zrobić
w jakimś odcinku właśnie na Rino Piccolo doświadczenie z tymi częściami dodanymi plus 2, plus coś tam. Zastanawiam się, czy one oprócz, czy poprawiają również osiągi te plusiki, czy tylko po prostu, nie wiem, cena rośnie tego auta. I to wszystko. Myślałem, że będzie mapa shop, to myśmy się jeszcze wybrali na, do shopy, a tak to niestety. Dobrze, nie było, żeby nie było tak smutno dzisiaj, to wybierzemy się na zumbowisko. Tylko muszę, wiecie, wziąć sobie listę i zobaczyć, czy ja w ogóle, jak natrafię na jakieś auto, czy po prostu, żebym się, wiecie, nie zdublował, nie? Bo może być auto, które już miałem, a zapomniałem, bo już było tyle samochodów. A moja pamięć tak daleko nie sięga. Tam sięga i gdzie wzrok nie sięga, nie? Dobra, no co, ja się tak długo wczytuję. Chyba same dobre samochody mi tutaj wczytuje. I w same tanie. Jeszcze ze zoomowiska, to wiecie, jest dużo roboty strasznie przy nich. Najlepsze to jest aukcji. No ale z drugiej strony też jest frajda, jak się robi takiego już naprawdę wraka. No dobra, przyjrzyjmy się, co tutaj mamy ciekawego. W Bronco to jest? Tak. To też było Bolt Reptilia. Coś chyba dzisiaj szczęścia mieć nie będę. Ten autobus moglibyśmy zrobić, nie? Serio? Nie ma nic? Ale lipa. Naprawdę nic nie ma. Słabo mi to wylosowało dzisiaj. No niestety, no tak się niestety kończy. Ten odcinek. Mam nadzieję, że kolejny będziesz bardziej szczęśliwy. A więc do następnego odcinka. Cześć.